Doświadczenia, komunikaty. Kolejna sesja odbędzie się w dniu 21 marca. O ja nie, dlatego że akurat dzisiaj też zostało ustalone znowu spotkanie z przewodniczącym na 21 marca. Normalnie porażka. Ale co się odleczy, to nie ucieszy. To może być 21, tak? Ja osobiście, szanowni państwo, ja bym proponował i tutaj jest to moja prośba, żeby jednak zrobić to w środę, czyli 20 marca, żeby... No to jest tak, to komisja też nie ma, to po prostu... A środa, wszystko na komisję. Jak państwo do tego domagają się w środę 20 możemy zrobić tą sesję, dlatego że tydzień później będą święta, prawda? A 21 do 20. Tak. Jest komisja infrastruktury po tej komisji, tak? Nie, inaczej komisja by musiała zrobić sobie spotkanie. Dobra, a nie możemy w środę tydzień później, to przed Wielkim Czwartkiem jeszcze dążymy. No no nie. Czyli ja bym nie miał nic przeciwko, jeżeli państwo. Jeżeli w środę przed Wielkim Czwartkiem... No, w środę w Wielkim Tygodniu, ale przed Wielkim Czwartkiem to żeby... Ja jestem za. Ja tutaj mi akurat to nie miesiąca i lepszy przegląd sytuacji. Który to odbywa? 27 marca wtedy? Tak. To będzie sesja przyjazna wtedy. Właściwie nie będziemy. Ja nie mam nic przeciwko, ale chciałbym usłyszeć wszystkich głosów. To przegłosujmy tego dnia. Jest zrobiony harmonogram, tego się trzymamy. 21. Jest harmonogram zrobiony, ale z przyczyn różnych, prawda, niezależnych. No to przesuwamy na ale panie przewodniczący, dlaczego nie może być 21? Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego już to już powiem. No, 21 jest bardzo ważne spotkanie z wszystkimi dyrektorami komórek, że tak powiem, w mieście i skarbnikiem miasta jeszcze po dzisiejszym, bo to jest przewodniczący dzielnicy 16. Świetnie, ale mamy na szczęście zastępcę. Ale chcę powiedzieć, że tutaj owoce tego spotkania będą dla państwa również ważne. Chyba, że państwa nie interesuje. To przepraszam, dzień później jest, nie dzień później, tylko środa dla mnie jest okej po pierwszym tygodniu. To jest moje zdanie. Nic się nie stanie, jak się dowiemy kiedy indziej o tym. Jest zastępca, poprowadzi zastępca. Ale nie, nie, to jest bardzo istotna sesja. Proszę, pan Tomasz. Przepraszam państwa bardzo, ale chciałbym tylko tutaj wyprostować tą radosną cześć, bo posiedzenia Rady Gminy zwołuje przewodniczący i chciałbym, żeby taka decyzja nie była tutaj konceptem, że tylko zdjął pana przewodniczącego. Jeśli jest taka sytuacja, że wcześniej już było to ustalone, ustaliliście, nagle coś wypadło przewodniczącemu, to jest od tego zastępca, żeby poprowadził obrady. Na jakimś wosku, no to po co jest zastępca w takim razie? No po co jest ten zastępca? Jeśli tylko przewodniczący wszystko robi, no to mamy zastępcę i pieniądze wrócą przynajmniej do Rady Miasta. Jeśli będę w to nie będzie tego robił. No. Ja mam prośbę, żeby nas nie podzieliła data sesji, prawda? Żeby nas nie podzieliła. Jeżeli państwo nie mieliby nic przeciwko, to ja bym proponował 21, ale godzinę zmienimy, nie 17.30, tylko na 18.30. Jeśli tak, to jest to samo, może dziękuję pani radna. Bardzo się cieszę, że tak ukradziono tutaj mamy z panią radną. Najpierw ustalimy tak, czy proszę zapisać, 21 o godzinie 18.30 będzie nasza sesja. Pan mieszkaniec Piotr. Bardzo proszę. 21. 21. Proszę. Proszę, mogę w końcu powiedzieć? Bardzo proszę. Proszę państwa, to jest skandal, że ja tu 3 godziny siedzę. To pana wola. Dobra wola. I żadne prowokacje i żadne dogadywania nie zmienią tutaj tego, co chcę powiedzieć. Tak jest. Proszę. A to, że państwo nie macie kultury i przerywacie, to świadczy o was. No tak. I proszę państwa, oczywiście... Przepraszam panie przewodniczący,
od czasu. Ale ja powiedziałem, żeby nie przerywał mi ten pan. Dobrze. Czyli ja rozumiem, upomnę pana Piotra. Ja bym przepraszał, żeby mnie nie przerywał. To proszę bardzo, ma pan 3 minuty. Tak. Może minutę nawet. Nie, 3. Można, mogę w ogóle nic nie mówić. A to dziękuję bardzo. Proszę pana. Proszę pana. Ale słuchajcie, 3 minuty. 3 minuty. Pozwolę panu wypowiedzieć. Proszę państwa, nie ma żadnej tutaj kultury, jest przerywanie, śmiechy, zabawa. Dlatego 21 osób w 18 radach to jest kpina i po prostu lekceważenie to mieszkańca. Ja czekam 3 godziny, żeby mieć 3 minuty na wypowiedzenie. Więc proszę panie Góra, panie Sławomir Góra, ja na pana złożę oczywiście skargę do Rady Dzielnicy, do Rady Miasta. Do Rady Miasta, ponieważ, proszę pana, jakbyście państwo chodzili na komisję Rady Miasta, to byście się nie śmiali. I jakbyście chodzili na sesję, to też byście się nie śmiali. Bawicie się tu za nasze pieniądze. I proszę państwa, na komisji Rady Miasta po każdym punkcie mieszkaniec Krakowa może się wypowiedzieć. Taki jest porządek. W tym punkcie. Prosiłem pana, żeby pan nie przerywał mnie. Druga sprawa, jeżeli jest sesja, to też można do danego punktu zgłosić się i można odebrać jej głos, jeżeli jest nie na temat, czy jakieś wulgarne słowa się odbierają. Ale przewodniczący nawet na sesji dopuszcza. Ja mam minutę, a 3 godziny czekałem. Proszę państwa, oczywiście, że złożę wniosek o możliwość odwołania Rady Dzielnicy, bo to jest skandal, co wy tu robicie, tak jak Rady Miasta, tak jak prezydenta. I będziemy zbierać podpisy, żeby was odwołać. Wszystkich. Tak, to jest właśnie, i proszę państwa, żeby wam nie wstydzić, że mieliście w wyborach 11% głosów, a była frekwencja, a dostaliście na po kilkanaście czy kilkadziesiąt głosów i tutaj zasiadacie. Mi by było wstyd, nie mając takiego poparcia i biorąc po kilka tysięcy i ileś tam set złotych za ten. Możecie się śmiać, ale to nic nie zmieni. Chodzi o to, że była komisja planowania przestrzennego, czy Rada Dzielnicy złożyła wnioski, bo jest plan projektowany dla całego Krakowia i poszczególne rady dzielnice, rady dzielnic składały wnioski. Chodzi o to też, że teraz jest sprawa śmieci, sprawa stołówek, sprawa smogu. Jutro jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Dlatego takiego jak ja, działacza podziemnej solidarności, tak się lekceważy człowieka wykształconego, który 30 lat działa i nikt mu nie płaci 3000, panie Góra. Więc to jeszcze będzie rozliczone. Tak jak pani Grzesiowska, już jej nie ma. Proszę pana. I teraz jest taka sytuacja jeszcze, że pytałem się, ja się zajmuję już 1,5 roku z mieszkaniami. I właśnie był ten punkt i chciałem do tego punktu się zapytać. Bo to jest skandal, my to do sądu oczywiście zaskarżymy, bo to przecież jest nie do pomyślenia, żeby Rada Dzielnica dawała jakieś tam pozwolenia dla ludzi, którzy mieszkają. Od tego jest policja, sądy i tak dalej. Na jaki okres dajecie te wypowiedzenia, przedłużenie. Na jaki okres? Na jaki okres jest to przedłużenie? Opiniujecie pozytywną opinię, to przecież chyba Rada Dzielnicy powinna wiedzieć, na jaki okres, co jaki okres daje to. Mam prośbę, żeby pan skracał troszkę. Tak, ja proszę pana, 3 godziny czekałem. I chciałem powiedzieć, że tutaj panią Teresę tutaj jako radna i pan Andrzej
byli tutaj za to, że mają swoje opinie, byli tutaj prześladowani i szykanowani. I proszę pana, szkoda, że policja się tym nie zajęła i będą te osoby rozliczone to, co zrobił. Będą czy prędzej, czy później. Prędzej, czy później. Proszę, bo ja może jestem nieświadomy. Niech pan mi nie przerywa. Ale ja przepraszam. Niech pan mi nie przerywa, bo ja nie powiedziałem w tej radzie. Wie pan co? Ja powiedziałem, że są prześladowani. Na prośbę, żeby pan nie krzyczał. Nie powiedziałem w tej radzie. Niech pan nie złamie, bo nie powiedziałem w tej radzie. Że są szykanowani i pani teraz tak jest szykanowana. Nie, ja uważam, całe, że za swoją działalność jako radny, za działalność społeczną, za grosze tu siedzą, jeszcze są, ponoszą tego konsekwencje, bo po prostu lepiej za grosze niż za układy w kucie, jakieś mafie i one po prostu ludzi niszczą. W każdej i dlatego to jest po prostu nie do przyjęcia i to się nie da tak dalej problemu. Ja mogę już panu odpowiedzieć, bo pan zadał pytanie. Mogę już panu odpowiedzieć? Jeszcze tylko. Chyba, że pan nie chce odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o ordynację, to oczywiście ta ordynacja będzie na Radzie Miasta, będzie głosowana i wiadomo, że jest to po prostu, kto ma większość głosów, to przegłosuje, tak. Niezależnie co wy tu wymyślicie i jaka będzie. To nie jest w porządku, ja tego nie popieram. Uważam, że Radę Dzielnicy powinno się móc odwołać, tak jak miasto. Natomiast jeżeli chodzi o te bierne i czynne prawo wyborcze, no proszę pana i państwo tutaj nie orientujecie się w przepisach, bo ja akurat miałem tą sprawę i tutaj wyraźnie pisze, jest ustawa, że trzeba zamieszkiwać na terenie danego okręgu, gdzie się wybiera, zamieszkiwać. To znaczy, że trzeba być zarejestrowany na liście wyborczej. W Radzie Dzielnicy. Taki jest przepis, proszę państwa. Ja się z tym nie zgadzam, oczywiście, bo ktoś może na stałe mieszkać, a może być nie zarejestrowany. Ale taki jest przepis. Ja rozumiem, ale pan może te wszystkie rzeczy, że tak powiem, powiedzieć, może pan też napisać, zostawić te pismo, że tak powiem, do wiadomości. To jest zarejestrowany w liście wyborców i w ten czas ma czynne i bierne prawo wyborcze. Ale proszę nas nie pouczać. Bo państwo źle mówicie. Okay. Mówicie o zameldowaniu, że nie ma z tym nic wspólnego. Taka jest czy pan ma jeszcze jakąś jedną, czy jakieś zapytanie, czy jakieś jeszcze zapytanie, bo ja bym chciał dwie odpowiedzi na pana pytania, bo przez szacunek do pana należy panu się odpowiedź. No dziękuję za szacunek. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że nie ma pieniędzy i bardzo by państwo prosił, żebyś chodzić na komisję i na sesję. Proszę bardzo, był uchwalany budżet. Ja sam byłem. Nikogo nie było. Ale mi nic za to nie zapłaci. I nie ma pieniędzy. Ale na smoki są. A skąd pan na smoki są. Na boisko futbolowe 9 milionów jest. Na muzeum PRL-u jest. Na takie rzeczy są. A nie ma na podstawowe potrzeby mieszkańców i już koło mnie plakat jest, że ktoś chce się zlikwidować stołówki szkolne, żeby miasto, prezydent zaoszczędził 12 milionów i rodzice protestują. Okay. Ja mam tylko jedno pytanie. Nasze inaczej odpowiedzi na pana pytanie. Nasze uwagi do planu są złożone? Jakby pana interesowało, ja się to odsyłam do strony. Wszystkie są zapisane. Pan powiedział, że powinniśmy się wstydzić, że mało osób na nas głosowało, siadamy w tym szacownym gremium i pomagamy mieszkańcom, żeby im się żyło lepiej w tej dzielnicy, co ocenią mieszkańcy przy następnych wyborach. A proszę mi powiedzieć, ilu pana wybrało ludzi do zasiadania przy okrągłym stole? Bo to jest bardzo ważna informacja. Proszę powiedzieć. Ja już panu mówiłem, że ile? Wszystkie ile? Organizacje ile? Chodziły, osób? Nie było żadnych wyborów, tylko... Czyli sam się pan odwołał przedstawiciele 25 stowarzyszeń odnośnie mieszkaniowych. Dlaczego pan mi nie pozwoli wyborów? Bo pan nie mówi na temat. Ja mówię na temat. Proszę pana, ja reprezentuję 25 organizacji społecznych i
wszystkie wyraziły zgodę, żeby mnie reprezentować. Proszę powiedzieć, i to nie ma nic wspólnego z tym, co, bo ja pieniądze za to nie biorę, więc nie mówmy o tym. Ja za to pieniędzy nie biorę. Ja dzień i noc, półtora roku się tym zajmuję, nerwy straciłem i życie, bo to, co się dzieje z mieszkalnictwem, to woła o pomstę do nieba. Jak się ludzi wyrzuca na ulicę starszych, jak się ich maltretuje i tak dalej. Wnioskę, proszę bardzo. Dziękuję panu. Proszę bardzo. Ja chciałbym wniosek. Proszę państwa.